Proszę. Już czuć kawę. Moja ulubiona palarnia. Cześć. Cześć, Mateusz. Cześć. Siema. Cześć. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego. Tak, czwartą rodzinę naszej ulubionej palarni. Ale tak jest. Przyjmuję, no. Można powiedzieć. Mateusz, pewnie się domyślasz, dlaczego cię nawiedziliśmy. No, tak, uprzedzaliście, wiem mniej więcej. No, to dobrze. Działajmy. Słuchaj, myślę, że kwas chlebowy, który zrobiliśmy, jest kwaśny, pozbawiony cukru i smakuje bardzo podobnie jak wiele różnych rodzajów piwa. No a ponieważ maczałeś swoje palce, mam nadzieję, że nie bezpośrednio. Nie, trzymałem się dostatki higieny, tak. Które mają dodatek kawy, od tych najsłabszych, bezalkoholowych wręcz, do tych bardzo, bardzo intensywnych, to można powiedzieć, że zjadłeś na tym zęby. No i mamy nadzieję, że nam pomożesz dobrać tutaj kawę. Nie, na pewno się uda, nie? Wiesz, dodawaliśmy do wszystkiego, tak mówię, od bezalko, przez lekkie kwasiki, to też już mamy ze sobą, po mocarne stauty, więc i kwas chlebowy spokojnie da radę. Dobra, to muszę zapytać. To da się połączyć. Najdziwniejsza rzecz, do której dodawaliście kawę? Najdziwniejsza? Wydaje mi się, że pierwszy pastry sour, do którego podchodziliśmy, gdzie trochę nie wierzyliśmy, że to może zadziałać, ale zadziałało. Więc jak już przebrnęliśmy jego, to stwierdziliśmy, że jak się dobrze dobierze kawę i zwróci się uwagę na to, co chcemy z piwa wyciągnąć, albo co chcemy przykryć ewentualnie i jaką tam ma kawa odgrywać rolę, nie? Czy ona ma bardziej wspierać jakieś smaki, które już są, czy ma po prostu być kawą, a może ma wnosić coś jeszcze innego, to jak weźmiesz to wszystko pod uwagę, to spokojnie zrobisz dobrze temu piwu. Mateusz Hajp jest naszą ulubioną palarnią kawy, co zresztą widać, bo jesteście na warszawskim festiwalu piwa. Strasznie nam zależy na tym, abyśmy mogli pokazać naszym widzom tak oczywiście mniej więcej, co tutaj się dzieje, jak się dzieje, a potem żebyśmy mogli usiąść i abyś spróbował tego kwasu i na podstawie właśnie swojego doświadczenia doradził, co i jak mamy dodać tam. Jest opcja, żebyśmy się przeszli tutaj, pokazali ludziom? Bez problemu, nie? Wszystko dzieje się tutaj na miejscu, od zielonego ziarna po wypał, po pakowanie do paczek, więc odprowadzę was po produkcji u nas, poznacie roasterów jeszcze, zobaczycie, co się tutaj u nas dzieje. Mega fajnie. No. Bez problemu. Okay. Potem spróbujemy sobie kwasu i tutaj moje pytanie też, po pierwsze, w jaki sposób po próbowaniu, czy nie wiem, chciałbyś dodać odrobinę kawy do tego kwasu i zobaczyć, jak to będzie smakowało, czy oprzesz się na swoim doświadczeniu? Wiesz co, ja bym się oparł głównie na tym, jak spróbuję kwasu, mniej więcej będziemy wiedzieli, w którą stronę chcemy iść. Myślę też, że dla was ważne jest to, żeby po prostu pokazać, że to jest też kwas z kawą, więc po prostu dobierzemy coś, co jest w miarę klasyczne, ale jednocześnie będzie współgrało z profilem. No. Także myślę, że nie będziemy jakoś tego mieszać, łączyć, tylko dobierzemy sobie na podstawie profili, a później wy to już sobie wrzucicie na infuzję, zrobicie takie kwasochlebowe cold brew, że tak powiem, namoczycie grubo zmieloną kawę w płynie i będziecie mieli jakby to, co powinno być. To jeszcze nam wszystko wytłumaczysz. Natomiast ważne dla nas też jest to, że chcemy zrobić taki kwas, który będzie aktywny, który będzie dawał kopa rano, będzie nie tylko zdrowy i smaczny, ale także, tak jak poranna kawa, da energię do działania. Kwestia dozy. Odpowiednio dużo dodacie i tak, będzie działać. Dobra, super. Ja nie mogę się doczekać, może już przejdźmy tam. Jasne, znamy bardzo dobrze kawiarnię od strony smaku kawy. Palarnię. No właśnie, znamy bardzo dobrze palarnię od smaku kawy i od strony kawiarni, ale dopiero zobaczymy to, jak to wygląda w procesie produkcji. Super, chodźmy. Dobra, to zacznijmy od tego. So, najpierw wam pokażę serce palarni, czyli naszą halę, gdzie są dwa piece. Tutaj możemy wejść, akurat teraz jest oba są odpalone. Jest Marek i Dawid są na produkcji, pokażę wam tutaj, postaramy się im nie przeszkadzać, ale co nieco pokażę. Nie? We'll be right back.
Proszę bardzo, jesteśmy bardzo ciekawi, co powiesz w ogóle o tym, jak ci zasmakuje. Sprawdźmy. Dla mnie pachnie kombuczowo, nie? Ja bym powiedział, że to jest pierwsze takie wrażenie, ale pozytywne, bo jestem fanem. Jest dobrze. Jest... Piana nam zniknęła niestety, ale... Ale nie mam problemu. To czuć z jednej strony fajną tą skórkę chlebową, a z drugiej strony takie klimaty też... Nie chciałbym nadużywać tego, ale trochę takie około właśnie dzikiej fermentacji troszkę. To co ja bardzo lubię, bo to ma dużo takiego charakteru, nie? To jest jakby to, a takie... Kwasy chlebowe, jakie kojarzymy z wiejskich festynów czy supermarketu, no to są dwie różne kategorie napojów. Tak, nie? Jak kawa w sklepie i wasza kawa. No, można powiedzieć, że tak, nie? W sensie taka lurowata siekiera kontra no, dobrze zaparzony przelew, nie? Jakby no, nie była ziemia, nie? Jakby płaskie i gorzkie kontra lekkie i owocowe. No i tak trochę jest też z tym, nie? To jest, podoba mi się to, że on jest wytrawny tak naprawdę, że to jest dobrze odfermentowane. Powiedziałeś o tych kwasach chlebowych. Masz jakieś doświadczenie? Jesteś fanem kwasu? Pijasz je? Fanem bym siebie nie nazwał. Aha. Natomiast no, za dzieciaka zdarzało mi się po prostu parę razy pić. Pytam, żeby to smakowało. Taka to alternatywa dla coli. Bo większość z tam przemysłowych kwasów jest taka bardzo oparta o karmel i o takie klimaty. Mhm. Tak bym powiedział. Bardzo mi też to smakowało, jak byłem 3 lata temu na Litwie i na Łotwie. Tam jest kultura picia kwasu chlebowego, ale on też jest inny w stylu niż to, bym powiedział. Zgadza się. Tylko on, ale też zupełnie inny niż takie sklepowe właśnie, które się kojarzy u nas, nie? Ale bardziej taki zrobiony na ciemno, bardziej takich klimatach, nazwijmy to około porterowych, nie? Dokładnie. Zresztą on pewnie jest też o słód oparty, znaczy nie wiem, ale... Tutaj też jest dodatek słodu, ale fermentowaliśmy go, nie dodawaliśmy w ogóle cukru i fermentowaliśmy go z użyciem zakwasu chlebowego. Okay, więc no to można powiedzieć, że w dużej mierze jest dzika fermentacja, bo używamy drożdży i bakterii, które normalnie znajdują się na mące. Okej, okay, no bardzo fajnie, no bo to czuć. Bardzo się cieszymy, że ci smakuje. I co? I co robimy? No łączymy go z kawą, a jak to inaczej. Wiesz co, ja bym poszedł z któregoś z naszych klasyków i mimo wszystko raczej w espresso roasta. Aha. Ale espresso roasta głównie po to, żeby dać tam bardziej oczekiwaną kawowość. To jest blend? Wiesz co, nie, ja mówię o espresso roast jako profile wypału na razie. Że na pewno poszedłbym w to i poszedł z któregoś z naszych klasyków. I raczej bym chyba szedł w Gwatemalę niż w Brazylię, bo ona powinna fajniej podbić trochę takie klimaty czerwonych owoców. To jest fajny taki kwasek trochę w stylu taki aftertaste takich porzeczek troszkę soczystych, takich rzeczy. I pewnie chciałbym to ciutkę podbić, ale z drugiej strony właśnie tak mówiłem, ciemniejszy roast po to, żeby dać ludziom więcej kawowości. Bo wy chcecie mieć kwas z kawą. Kwas czysty będzie można sobie wypić, ale jak to ma mieć też charakter kawy, to po to nie będziemy się bawić w takie też delikatne, przelewowe rzeczy, żeby nie próbować tego ukrywać, a raczej wyeksponować to na pierwszy plan. Super. Nie? Plus nie chciałbym ryzykować, żeby tam były jakiekolwiek nuty, ewentualnie kojarzące się ludziom na przykład z jakąś taką zielonością czy warzywnością, która czasem w połączeniu dużej kwasowości z jasno paloną kawą może taki efekt łącznie wychodzić, nie? O który nie wyjdzie ani w kwasie, ani w kawie, ale z takiego połączenia wiadomo, może się tam, mogłoby się coś takiego tam zrobić. A dużo kofeiny będzie w takim końcowym produkcie? To zależy od dozy kawy, którą dam, nie? Bo jakby standardowa doza to jest 6 na 100, 6 gramów kawy na 100 ml wody. Myślę, że żeby nie przesadzić z kwasem, tutaj na pewno będzie nie więcej niż 2 gramy z hakiem pewnie na 100 ml, żeby też tego całkowicie nie przytłoczyć. Plus oczywiście też ekstrakcja spowalnia przy dużej ilości tego i też ekstrakcja w kwasie przebiegnie trochę inaczej niż w wodzie. Nie jesteśmy w stanie tego do końca przewidzieć. Plus to na pewno będzie infuzja na zimno. Ale myślę, że moglibyśmy liczyć na osiągnięcie w takiej butelce kwasu ilości kofeiny porównywalnej z podwójnym espresso. Myślę, że przy takiej dozie jest to łącznie możliwe, nie? Żeby tak cała butelka kwasu to była taka jedna kawka. Doskonale. Myślę, że to fantastyczne. Czyli na przykład mniej niż cold brew, nie? Czy przelew w porównaniu, ale no też nie do końca tego oczekujemy. To ma być kwas, który trochę pobudza, a nie napój energetyczny na bazie kwasu chlebowego. I też coś tu jest pijalne, jeżeli chcesz więcej, wypijesz drugą butelkę po prostu. Dokładnie. Mateusz, mega ci dziękujemy za twoją pomoc i za to, że dzielisz się z nami
swoją wiedzą, doświadczeniem, które jest naprawdę przeogromne. I co? Chciałem tylko na koniec dodać, że jesteście mega fajną firmą. Wiem, że miałem o tym nie mówić, ale bardzo chętnie pomagacie i nam teraz też pomagacie. I znaczy, angażujecie najbardziej się lubimy masę właśnie takich tematów pomagających, co jest super. Najbardziej lubimy pomoc merytoryczną właśnie, czyli śmieję, trochę takie wsparcie jak was, ale to jest oczywiście no, pomoc, która ma dać fajny produkt końcowo. No ale też lubimy pomoc merytoryczną, która na przykład się objawia tym, i to też chciałbym powiedzieć do pewnie wszystkich, którzy oglądają, którzy są końcowym konsumentem, że wybierając dobry produkt z dobrej palarni, która bierze towar od dobrych importerów, tak naprawdę też pomagasz samymi wyborami, no bo w świecie kawowym, no też z racji na to, w jakich krajach rośnie kawa w porównaniu świata piwnego, więcej można po prostu pomóc samym zakupem, dlatego że bardzo często się po prostu inwestuje w te farmy, dba się o to, żeby ludzie, którzy ten produkt uprawiają, żyli w lepszych warunkach i dostawali uczciwą pracę. A my też wybierając właśnie kawy z takich źródeł, takich importerów i sprzedając je wam, no wspólnie pomagamy też w taki sposób, nazwijmy to możliwie cichy i możliwie łatwy, bo najlepsza jest taka pomoc, którą wiesz, mało się mówi, a dużo się ostatecznie robi. Jasne. Wypijmy za to. Zdrowie. I za naszą przyszłą, za efekt naszej współpracy. Chodź Paweł, poznam Cię z Martą. Marta jest dietetyczką, ma niesamowitą wiedzę i na pewno po wizycie u Marty nasz mózg jeszcze bardziej się otworzył i ten kwas zyska coś dodatkowego. No i przede wszystkim Marta nam powie, czego możemy się spodziewać, a właściwie nasze organizmy, czego mogą się spodziewać po wypiciu kwasu. No super, bo tak trochę mówimy, tak, że jest to zdrowy produkt. Zgodnie z moją wiedzą tak jest, ale w sumie nie jesteśmy specjalistami, no, więc nie. Warto, żeby posłuchać kogoś, kto się na tym naprawdę dobrze zna. A Marta naprawdę na tym dobrze się zna, jest chyba odpowiedniejszą osobą o to, żeby się jej zapytać o to. Przekonamy się. Chodźmy. Słuchajcie, jesteśmy dietetyka. Paweł, to jest chyba konsekwencja naszej diety. A tak serio wcale tak nie jest, bo jesteś u Marty Warzuchy-Szkupińskiej, która jest dietetykiem z bardzo dużym doświadczeniem, dietetykiem klinicznym i kopalnią wiedzy na temat odżywiania i pomoże nam w zrozumieniu, czym od tej strony jest kwas chlebowy, i jakie ma funkcje i czy pomaga. Chyba ważne też, żebyśmy powiedzieli Tobie, że ten kwas chlebowy nie jest takim zwykłym kwasem chlebowym, który znamy ze sklepów. To jest kwas, którego recepturę w zasadzie opracowaliśmy sami, bazując trochę na tym, jak kiedyś wytwarzano ten kwas w domach. Kiedyś robiły to zazwyczaj mamy, babcie z resztek chleba. My też używamy chleba, który nie trafi do sprzedaży, musiał być zutylizowany. I fermentujemy, czy tak, jest dodatek chleba razowego, żytniego. Ten chleb jest podpieczony w piekarniku, także aż zbrązowieje, ale nie spali się, czyli związki Maillarda, różnego rodzaju właśnie te ciemnienie nieenzymatyczne tak zwane. Do tego dodajemy mieszankę słodów, są to słody jasne, ale też takie ciemniejsze słody karmelowe i zwykłe słody jęczmienne, które po prostu też w prażarkach są odpowiednio przyciemniane i dają nam z perspektywy smakowej dodatkowe aromaty. Po prostu właśnie takie lekko karmelowe, skórki chlebowej i tak dalej. Czyli to też jest takie nawiązanie do tradycji robienia kwasu, a fermentujemy go w zupełności zakwasem chlebowym. I ten zakwas chlebowy jest zupełnie naturalny. Bierzemy go z piekarni Pudka, to jest zakwas, z którego powstaje ich normalny chleb i ten zakwas świeży dodamy do tanka, do fermentacji. Wcześniej zagotujemy całość, żeby pozbyć się wszystkich bakterii, już do schłodzonego takiej brzeczki, takiego wywaru przefermentujemy to zakwasem chlebowym. Nie dodajemy cukru, ale przygotujemy trzy dodatkowe wersje, gdzie dodamy albo kminek, do jednej kminek, do drugiej dodamy kawę nowofalową, a do trzeciej dodamy amerykańskie chmiele.
całość naszego kwasu w butelkach zostanie spasteryzowana w niskiej temperaturze pasteryzacji, prawdopodobnie 62 do 65 stopni. Natomiast te wersje specjalne i wersja bazowa także na premierze naszego kwasu będą do wypicia i spróbowania w wersji niepasteryzowanej. Docelowo chcemy, żeby ten kwas był niepasteryzowany, tak jak próbka, którą Ci dzisiaj przynieśliśmy, ale no, chcemy się upewnić, czy na pewno będzie to odpowiedniej jakości. Super, w ogóle świetnie słyszeć, że to będzie naturalna metoda produkcji, bo tylko i wyłącznie taki kwas naturalny da nam właściwości, moglibyśmy powiedzieć wprost prozdrowotne, uzdrawiające nieomalże, bo fermentacje zresztą tak są, modne są te wszystkie napoje fermentowane, zresztą od dawna słyszymy, tak, że kefiry, jogurty, te naturalnie fermentowane są super zdrowe dla naszego organizmu, dla naszego układu pokarmowego, ale dokładnie takie napoje nie muszą być mleczne, prawda, to może być właśnie taki zakwas przygotowany naturalną metodą. No i wynikające z metody produkcji, tak, fermentacji, czyli to jest fermentacja kwasu mlekowego. I drożdży. Tak, i drożdży. Natomiast tutaj właśnie tym dwóm grupom organizmów żywych będziemy jakby przypisywać te fajne prozdrowotne właściwości, czyli drożdżom, ale bym powiedziała nawet może bardziej tym bakteriom kwasu mlekowego. W kwasie no, będą dominowały bakterie z rodzaju Lactobacillus i pewnie wiele osób od razu zareaguje, bo skojarzy z jakimiś tam probiotykami, które możemy kupić w aptece, a tutaj będziemy mieli zapewne fajne dzikie szczepy, ale w ogóle te bakterie, tak, bakterie kwasu mlekowego, szczególnie te Lactobacillus, one służą naszemu zdrowiu, dlatego że one stanowią tą grupę bakterii, która powinna dominować, się takich prozdrowotnych, bo naszą mikrobiotę moglibyśmy podzielić na takie bakterie, które będą albo służyły naszemu zdrowiu, albo mu, powiedzmy sobie tak potocznie, przeszkadzały. Więc te Lactobacillus będziemy zaliczać do tych, które służą, dlatego że rzeczywiście one ten kwas mlekowy będą produkowały w zakwasie, decydując o jego właśnie kwasowości, o tym pH, o tym, że ten produkt jest bezpieczny i żadne patologiczne szczepy tam się nie rozwiną, ale też będą wpływały na pH w naszych jelitach, na pH tego soku jelitowego. No i wyobraźcie sobie, że to można oczywiście badać. Jeżeli ktoś ma zaburzenia ze strony układu pokarmowego, to gastroenterolog pewnie zleci takie badanie. Natomiast możemy żonglować suplementami, tak, żeby to pH na przykład obniżać, bo najczęściej ono jest za wysokie. A chcemy, żeby ono było najlepiej, takie 7-7,5, a tu się okazuje, że możemy wypić kwas, który będzie nam tutaj służył właśnie w utrzymaniu tego pH soku żołądkowego. Co daje to odpowiednie pH soku żołądkowego? Właśnie to, co może się zadziać w kwasie, czyli że nie będą się za bardzo rozwijały te takie chorobotwórcze bakterie. Czyli już mamy taką korzyść taką zdrowotną dla układu pokarmowego. Poza tym bakterie kwasu, znaczy wszystkie probiotyczne, zdrowe, te bakterie, które zaliczymy do tej zdrowej grupy, będą produkowały krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, tak? Czyli my często myślimy, że to ta sama bakteria sama w sobie jest dla nas dobra, ale to, co ona produkuje w naszych jelitach, też jest super zdrowe. To są właśnie te krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. I one, wyobraźcie sobie, wprost odżywiają nabłonek jelita, tak? Działa to wprost kojąco, tak? Co ciekawe, te krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe można by nazwać takim mediatorem pomiędzy mikrobiomem a naszym układem immunologicznym. Tak? Czyli poziom tych kwasów tłuszczowych będzie dawał naszemu organizmowi znać, czy jest okej, czy nie jest okej. A ostatnio bardzo dużo mówi się o tym, że jelita to nasz drugi mózg. Tak. Są odpowiedzialne za nasze emocje. Czy taki kwas będzie również wpływał na to, jak się czujemy, jak myślimy? Będzie, dlatego że na pewno samo dostarczanie tych bakterii kwasu mlekowego będzie powodowało, że one będą powodowały te kwasy, wolne krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, a one, wyobraźcie sobie, mogą przekraczać barierę krew-mózg i właśnie będą tutaj to centrum dowodzenia informowały, co tam się w jelitach dzieje. Poza tym w naszych jelitach jest taka jakby machina dowodzenia, jeżeli chodzi o nasz układ pokarmowy, czyli GALT. To jest limfatyczna tkanka, w której wydaje się, że nawet do 70%, niektórzy twierdzą, że do 80% komórek, to są te komórki decydujące o naszej odporności.
Tak, także rewelacja, więc jeżeli to jelito jest w dobrym stanie, to jesteśmy odporni. No i też to, co powiedziałeś, tak, przez to, że jakby jesteśmy całym jednym organizmem i nie możemy rozróżnić tego, co się dzieje w naszym jelicie od pozostałych organów, więc to, co wiemy, to teraz nawet takie modne sformułowania, tak, oś jelito-mózg, oś jelito-wątroba, dlatego że wiemy, że nasz mikrobiom jelitowy może wpływać na przykład na występowanie chorób, których nie do końca znaliśmy wcześniej przyczyn, na przykład niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Wiemy, że o tym może nasz mikrobiom jelitowy zdecydować, więc my chcemy mieć jak najwięcej tych dobrych, pożytecznych mikrobów. No i takie właśnie będziemy między innymi dostarczać poprzez spożywanie kwasu. Możliwe jest to, że najprawdopodobniej jeszcze nie zbadaliśmy tego, ale w tym także dostępne są drożdże. Wiadomo, że w kwasie od chleba i od słodów jest troszeczkę cukrów, więc spodziewamy się, że może być do 0,5% alkoholu w takim napoju. Zgodnie zresztą z przepisami wtedy można sprzedawać to jako produkt bezalkoholowy, ale czy to jest problem od strony właśnie pijącego, czy dla zdrowia? Nie, to nie będzie żaden problem. Dla bardzo młodych ludzi? No, małym dzieciom pewnie byśmy nie polecali tego typu produktów, natomiast wyobraźcie sobie, że nieświadomie dzieciaki mogą w domu spożywać nawet produkty, które zawierają jakiś tam mały procent tego alkoholu, jeżeli na przykład jakiś sok jabłkowy troszkę tam sfermentuje, takie wyciskane, no wiadomo, że takiego fermentowanego niech celowo dziecko nie będzie dawał, ale tak to się czasami zdarza. Tak? Generalnie kwas rzeczywiście powinien mieć tam chyba do 1% alkoholu, żeby mógł być w ogóle sprzedawany, prawda? I mógł być nazwany tym kwasem. Także... Znaczy do 0,5%. Tak, także to nie jest problem. Nasze pytanie, ile oczywiście tego wypijemy, to inna kwestia, prawda? No właśnie, jaka byłaby taka odpowiednia ilość takiego kwasu dla człowieka, nie wiem, w naszym wieku powiedzmy? To ciężko przeliczyć, dlatego że my na pewno musimy się nawadniać w ciągu dnia i na pewno rekomendacje WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, to jest 30 ml płynów na kilogram masy ciała. Często jest to mylnie twierdzone, że wody. Nie, płynów tych, które jakby spożywamy w ciągu dnia. Więc jakby ten kwas będziemy mogli wliczyć w tą ilość płynów, którą spożyliśmy. Natomiast myślę, żebym tutaj jakby tego nie wyliczała. No na pewno umówmy się, że kwas nie powinien być jedynym płynem, dlatego że on będzie też trochę węglowodanów dostarczał, a gdzieś tam powinniśmy zwracać uwagę, żeby nawadniać się głównie płynami, które nie dostarczają energii, ale on będzie na pewno fajnym dodatkiem. Sprawdzałem, przynajmniej w tych moich wersjach testowych, jest około do 5 mniej więcej procent węglowodanów, tylko że zazwyczaj, znaczy sprawdzałem to aerometrem, to bada załamanie światła, więc mogą to też być inne substancje, no ale ważne jest to, że wszystkie cukry proste zostały przez bakterie albo drożdże już w tym kwasie przerobione, więc zostają albo tylko długołańcuchowe, albo dodatkowe substancje, które po prostu zostały wypłukane albo ze słodu, albo z ziarna. No właśnie, także to też na pewno decyduje na korzyść, prawda? Bo gdzieś tam mamy problem ze spożywaniem tych cukrów prostych, także super. Opowiadałem o tym kwasie kilku osobom, które są mocno związane ze sportem i one zrobiły wielkie wow, że to jest super pomysł, że właśnie to gasi pragnienie, że super nawadnia. To jest prawda? Czy tak. Ja do końca przed chwilą powiedziałeś, że no trzeba... We wszystkim trzeba mieć umiar, a nawadniamy się tym, gdzie nie ma węglowodanów, jak dobrze zrozumiałem. Tak, nie, nawadniamy się wszystkim. Tylko mój cel był taki, żeby nie pić od rana do wieczoru, może kwasu w tym sensie, ale po sporcie rewelacje. Tym bardziej, że wyobraźcie sobie, że na przykład sportowcy, którzy mają takie sporty długotrwałe, wydolnościowe, bardzo często mają problem z jelitami. Tak? Mają zwiększoną przesiąkliwość bariery jelitowej i tutaj wspomaganie układu pokarmowego takim naturalnym kwasem, to będzie rewelacja. Przy okazji, tak jak powiedziałeś, ugaszenie pragnienia. Zdecydowanie. A mówiłaś o tym, że w momencie, kiedy mamy tam żywe bakterie kwasu mlekowego, to jest to bardzo zdrowe, ale część z naszego kwasu ze względu wprawnych i takich technologicznych, przynajmniej na początku, nie będzie, znaczy będzie pasteryzowana, czyli te bakterie będą i drożdże będą dezaktywowane, one będą się tam znajdywać, ale no nie będą aktywne. Czy taki kwas również będzie zdrowy? No więc powiem Wam ciekawostkę. Pojawiła się publikacja naukowa, w której wykorzystano kwas, który był sterylizowany, czyli poddany bardzo wysokiej temperaturze. Czyli to jest podobne do pasteryzacji. Tak. Tylko czyli ma... się temperaturą. Tak. I
i wyobraźcie sobie, że spożywanie takiego kwasu i tak dało bardzo fajne korzyści zdrowotne, to znaczy usprawniło funkcjonowanie układu pokarmowego. Nawet wniosek z tego badania był taki, że spożywanie kwasu mogłoby być fajnym, dobrym rozwiązaniem i prostym rozwiązaniem dostępnym dla każdego w jakby leczeniu, łagodzeniu dyspepsji czynnościowej. Dyspepsja czynnościowa to jest taki stan, kiedy mamy dolegliwości ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego. Tak? Czyli bardziej... Bardziej żołądek, czyli taka jakaś pełność po posiłkach, nawet czasami brak apetytu, czasami nudności. Tak? Czasami te dolegliwości mogą być bardzo nieprzyjemne. Natomiast sama nazwa dyspepsja czynnościowa oznacza to, że nie znamy do końca przyczyny. Tak? I co się okazało? Okazało się, że po regularnym spożywaniu kwasu, tego właśnie sterylizowanego, i tak były korzyści zdrowotne, czyli było usprawnienie funkcjonowania przewodu pokarmowego, zwiększenie wydzielania różnych związków, które właśnie wydzielają się w przewodzie pokarmowym. Taki na przykład jak gastryny, która właśnie przyspiesza opróżnienie żołądkowe, pepsyny, czyli enzymu, który usprawnia trawienie. Zwiększenie wydzielania soli żółciowej, czyli większe zakwaszenie. Więc w ogóle usprawnienie trawienia i generalnie taki był wniosek, że kwas może być tutaj bardzo ciekawym rozwiązaniem. No ale oczywiście zasugerowano dalsze badania, bo badanie było niestety na zwierzętach, natomiast bardzo obiecujące wyniki. Jak zaczęliśmy w ogóle cały ten projekt i chcieliśmy na samym początku wziąć, jak mówiąc kolokwialnie, zakwasy, kupiliśmy to, co jest na sklepowych półkach. No, złapaliśmy się za głowę już na etapie czytania etykiet, bo tak naprawdę jeden kwas, który znaleźliśmy ze wszystkich innych, był robiony tak, jak powinien być robiony, czyli nie z ekstraktu, a w każdym innym był cukier. Na początku to stanowiło dla nas pewnego rodzaju wyzwanie, żeby zaakceptować, bo nie chcieliśmy dodawać tego cukru specjalnie i było dla nas wyzwanie to, żeby zaakceptować jego kwaśny smak, w szczególności w zestawieniu z tym, do czego są ludzie przyzwyczajeni i co kupują na co dzień. Powiedz może, czy kwaśny smak ma jakiś wpływ na nas, taki zdrowotny? Bo wiem, że na przykład gorzkie rzeczy, nie jestem ekspertem, więc być może się mylę, przyspieszają produkcję kwasów żołądkowych, a kwaśne rzeczy... Podobnie, to będzie podobne działanie, więc tutaj nawet śmiesznie moglibyśmy zasugerować, żeby takiego kwasu, może nie całą butelkę, ale chociaż parę łyków napić się tak ze 20 minut przed posiłkiem, żeby przygotować nasz żołądek na posiłek i usprawnić do trawienia. Bo wiele osób nam mówiło właśnie, że warto by było, żeby to było słodsze. Czy dodawanie cukru do takiego, bo możemy dodać cukru i potem spasteryzować całość, prawda? I możemy dodać te cukry proste, które sprawią, że dla wielu osób ten kwas będzie smaczniejszy. Zresztą słodko-kwaśny to jest chyba taki jeden z najprzyjemniejszych smaków dla ludzi, najmniejszych połączeń smaków. Czy myślisz, że to jest dobra droga? Albo czy jest coś zdrowotnego, czym moglibyśmy tę słodycz w jakiś sposób zasymulować, żeby to nie były cukry? No, ja jestem zwolenniczką jednak jak najmniejszej ilości cukrów prostych w diecie. Słody to też jednak cukry, ale tak jak mówiłeś, w trakcie procesu fermentacji one zostaną wykorzystane w głównej mierze przez te żywe organizmy, czyli drożdże i bakterie. Także nie, ja bym na pewno była przeciwniczką dodawania cukrów, tym bardziej, że jakby chcemy mieć ich jak najmniej. Natomiast produkty, o których mówiliście na półkach, wyglądają fatalnie, tak? One generalnie, nawet właśnie to, o czym rozmawialiśmy... One nie są zdrowe? No na pewno nie. Ja bym nawet powiedziała, że... po prostu tak jak kwas, gdzieś słyszałam, że w ogóle nazwa kwas to pochodzi z takiego starosłowiańskiego i właśnie oznacza w ogóle fermentację. Nie wiem, na ile to prawda, ale gdzieś tak. Tak, to nawiązuje do mitologii norweskiej. Aha, no właśnie. Więc tutaj samo to słowo fermentacja, to czego zaczęliśmy naszą rozmowę, że kojarzy się tak w ogóle pozytywnie, tak? Fermentacja, zarówno tych napojów, o których rozmawialiśmy, jak i kiszonki, prawda? Więc fermentacja kojarzy się pozytywnie, więc kwas się kojarzy pozytywnie, natomiast sprzedawanie takiego produktu, to ja bym powiedziała, że to można by po prostu nazwać oszustwem, bo na przykład bakterie kwasu
mlekowego właśnie produkują ten kwas mlekowy, a w wielu tych produktach on jest po prostu dodany, tak? Czyli jest dwutlenek węgla dodany dla gazowania, a przecież tutaj w trakcie fermentacji nam się tutaj ten dwutlenek węgla wytwarza. Czyli szukać z tych na półkach, oczywiście zachęcam do kupowania tego, który produkujemy, a jeśli ktoś chce alternatywny, to niech patrzy na skład. Oczywiście, trzeba czytać skład i tak naprawdę ten skład powinien być jak najprostszy, tak. I tych cukrów w ogóle mamy rekomendacje międzynarodowe, czyli rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia WHO, że tych cukrów prostych powinno być jak najmniej. Będziemy kwas łączyć z trzema dodatkami. Znaczy oczywiście będzie taki czysty, który z nas spróbujemy. Oprócz tego będzie z kawą, kminkiem, to mówię o osobnych kwasach, i trzeci będzie z chmielem. Potrzebujemy, żebyś nam powiedziała, czego nasze organizmy mogą się spodziewać po wypiciu z kminkiem lub z kawą lub z chmielem. No, to będziemy mieli zupełnie inne właściwości, tak? Czyli pod tym z kawą, no wiadomo, pobudzenie, więc też może być w ogóle alternatywą dla kawy, prawda? Ilość kofeiny, która będzie w tym kwasie chlebowym, prawdopodobnie będzie mniej więcej ilościowo odpowiadała z małej butelki jednej filiżance espresso. A, no to rewelacja. To super. To w ogóle bardzo fajny produkt. Także no tak, tutaj po prostu będziemy mieli pobudzenie. Kminek usprawnia trawienie. Będzie na pewno łagodził jakieś dolegliwości lidowe, szczególnie u osób, które mają na przykład problem z zespołem jelita drażliwego, z jakimś nadmiarem gazów. Także będzie fajny. Pewnie będzie fajnym dodatkiem do takich ciężkostrawnych dań, prawda? Jako napój do takich posiłków. Natomiast trzeci powiedzieliście... Aha, z chmielem. No to relaks, tak? Relaks, ukojenie, także wyciszenie. Pewnie fajne gdzieś tam nawet po południu, tak? Już żeby się wyciszać i przygotować gdzieś tam do tego odpoczynku nocnego. Teraz dużo się mówi, tak, o rytmie okołodobowym, o chronobiologii, więc, więc tak, więc zupełnie o różnych porach dnia można by różne produkty wypijać w takiej sytuacji. Czy taki kwas może wpłynąć na to, że będziemy szczęśliwsi? Ojejku, wiesz co, tak. Tak, bo jeżeli, znaczy ja w ogóle myślę nawet o tym waszym bazowym produkcie, tak, tym bez dodatków, tak, bo jeżeli on wspiera nasze zdrowie, no to lepiej się czujemy i wtedy wszystko jest proste, nie, i jesteśmy szczęśliwi. Natomiast no to z dodatkiem chmielu pewnie, że tak, jesteśmy wyciszeni, zrelaksowani, jesteśmy szczęśliwi. Myślę, że też dlatego, że nasz kwas będzie pomagał ludziom i przeznaczymy wszystkie zyski na cele charytatywne, więc to na dwóch poziomach. Świetnie. Ale może spróbujemy, bo tak bardzo chętnie. Rozmawiamy sobie na ten temat. Nie ukrywam, że już się nie mogłam doczekać. Proszę bardzo, to moja domowa wersja na razie. No to uwaga, chwila prawdy. No bardzo fajne. Zupełnie inny smak, bo mi się zdarzyło pić różnego rodzaju kwasy chlebowe. Tak jak jesteśmy w restauracji i zamawiamy kwas chlebowy, to czasami, no umówmy się, nie wiemy co tak naprawdę pijemy, tak? Jaki jest skład. Ale bardzo jest czasem Coca-Coli. Tak, dokładnie. Tak, i to wtedy aż jest podejrzane, prawda? Natomiast tutaj rzeczywiście fajny taki orzeźwiający smak. Jak dla mnie, słuchajcie, to nic dodać, nic ująć. W ogóle nie jest dla mnie, tak jak pytaliście o dodatek cukru, w ogóle nie jest za kwaśne. Jest super. Czyli nie tylko jest zdrowy, ale i także smaczny. Ale jest smaczny, no pewnie. To fantastyczne, co mówisz. Bardzo się cieszymy, że przede wszystkim smakuje ci ten kwas, ale jeszcze bardziej się cieszymy, że to, co zrobiliśmy, ludziom pomoże, że sprawi, że będą zdrowsi, silniejsi, lepsi i będą się lepiej czuli. A najbardziej się cieszymy z tego, że znalazłeś dla nas czas. Bardzo miło było was tutaj gościć i spróbować tego super produktu. Obiecujemy, że przyjedziemy z całą skrzynką. Zapraszam i trzymam was za słowo. Zdrowie. Bezpośrednio. Zdrowie. Pamiętajcie o tym, że możecie nam zostawić lajka, komentarz lub zasubskrybować kanał. Będzie nam bardzo miło. Dzięki!